Na konkurs wpłynęło ponad 31 prac autorów z Polski i zagranicy. Budynek stanie w centralnym punkcie miasta w pobliżu Urzędu Wojewódzkiego. Z Sukiennic przeniesie się tu prezydent. Mieścić się tu będą wszystkie miejskie wydziały, rozlokowane teraz w 27 budynkach na terenie Wrocławia. Chcemy być nowoczesnym miastem, więc musimy mieć nowoczesny urząd. Urząd, w którym można załatwić wszystkie sprawy na miejscu. Z tego samego powodu o konieczności budowy nowego ratusza mówiono już pod koniec XIX wieku. Pierwszy projekt opracowano już w 1902 roku. Nie zrealizowano go ze względów finansowych. W latach 20. ubiegłego wieku powrócono do tej koncepcji, organizując konkurs. Konkurs rozpisano, były nagrody, zdobył architekt Defke z Berlina, jednakże znowu z braku pieniędzy, bo był kryzys w latach 20. bardzo duży we Wrocławiu, nie doszło do realizacji. Budowa ratusza w najbliższych latach ma być jedną z największych wrocławskich inwestycji. Planowany koszt budowy to około 150 milionów złotych. Po 100 latach od pierwszej koncepcji nowego ratusza pojawia się szansa na zrealizowanie tej idei. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku, zakończyć za 6-10 lat, w zależności od finansów miasta. Wrocław, Elżbieta Sobala.